ponad 60 mieszkańców zamku. Bywają jednak dni, kiedy liczba rezydentów dochodzi do 1000. W XV stuleciu w jadłospisie mieszkańców zamku były głównie chleb, gotowane warzywa i pieczone mięso. Wentylację zapewniało kilka olbrzymich kominków. Zadaszone przejście łączy kuchnię z nowo wybudowaną główną wieżą zamkową. Wewnątrz znajduje się najszersza spiralna klatka schodowa w całej Francji. Podobnych, choć nieco węższych, jest w zamkowym kompleksie 18. Już nie wieże strażnicze, a jadalnie stanowią centrum życia na zamku. Hojność barona, którego herb umieszczono nad kominkiem, wykraczała poza mury tej wspaniałej siedziby. Podczas jego panowania w Montreuil powstanie szpital dla ubogich. Zapewne wpływ na postępowanie barona miały jego pobożne żony. Harcourt poślubił bowiem 2 bogobojne chrześcijanki, dzięki którym w zamku pojawiło się wiele ilustracji i obrazów charakterystycznych dla późnego średniowiecza. Demony i torturowanie nieszczęśnicy ostrzegają przed piekłem czekającym zatwardziałych grzeszników. Nabożeństwa rodzinne odbywają się w prywatnej kaplicy. Freski zostały zapewne zainspirowane ilustracjami z godzinek księcia de Berry. Ta ilustrowana księga była najbardziej popularnym średniowiecznym katechizmem, na podstawie którego zamożni arystokraci przyozdabiali swoje siedziby. Na sklepieniu kaplicy Harcourtowie polecili wymalować freski przedstawiające anioły ze smyczkami i z instrumentami muzycznymi. Wyblakłe już dziś złote skrzydła składają się z pawich piór. Obok umieszczono nuty melodii, którą mają wykonywać niebiańskie istoty. Nuty pieśni na kwartet żeński, skomponowany przez mnicha ze Szkocji. Nabożeństwa w kościele i kaplicy prowadzą specjalnie sprowadzeni przez Harcourtów księża kanonicy. 4 najwyżej postawionych w hierarchii dostojników duchownych zajmuje Petit Chateau, mały zamek zbudowany po roku 1450. Niebywała drobiazgowość w konstrukcji tego zamku wskazuje na niezwykłą pobożność rodu panującego. W 4 wieżach zamkowych zwanych komnatami kanoników duchowni oddają się pobożnym rozmyśleniom. Spiralne klatki schodowe prowadzą do komnat przeznaczonych do snu lub do studiów. Po 50 latach przebudowa zamku zostaje wstrzymana z powodu braku funduszy. Skromne fasady i wykończone bez przepychu górne piętra zdradzają, że ród barona podupadał. O dawnej świetności przypominają herby umieszczone na bogato ozdobionych dolnych piętrach. Główne wejście było początkowo przeznaczone na olbrzymi kominek. Późniejsi właściciele przekształcili portal w renesansowe wrota. W 1488 roku umiera ostatni członek rodu Harcourtów, jednak wysiłek i poświęcenie, jaki włożył w wyposażenie zamku, będą widoczne jeszcze przez wiele stuleci. Andegawenia pozostaje pod władzą królów Francji. W czasie rewolucji francuskiej sojusz z koroną okaże się dla niej przekleństwem. Tutejszy kościół przetrwał wojny religijne prawdopodobnie tylko dlatego, że od długiego czasu jego wrota zawsze stały otworem dla miejscowej ludności. Malowidła na ścianach upamiętniają dawnych władców zamku, pochowanych w podziemiach tego sanktuarium. Podczas rewolucji freski zostały zamalowane, aby uchronić kościół przed zburzeniem. Przywódcy rządów terroru posyłają do więzień ponad 300 kobiet z okolicznych prowincji. Ich winą była lojalność wobec króla Ludwika. Zapłacą za nią więzieniem w ciemnych i wilgotnych lochach zamku. Wkrótce wśród więźniarek wybucha epidemia tyfusu, w wyniku czego większość kobiet umiera. Niektóre pochowano w fosie, ciała innych przeniesiono do wspólnego grobu poza murami zamku. Mieszkańcy nazwali to miejsce Lasem Dam. Ślady tego anonimowego pochówku są widoczne do dziś. Jedna z kobiet uwięziona w zamku w XVII stuleciu rzuca na niego przekleństwo. Tą kobietą jest nieposkromiona księżna de Longueville, znana jako dusza francuskiej wojny domowej, Frondy. Fronda wybuchła, kiedy regent królewski kardynał Mazarini podniósł podatki, osłabiając wpływy arystokracji. Księżna podsyca rebelię, pisząc wywrotowe pamflety i wykorzystując swe wdzięki w celu rozbrojenia wroga. Potężny książę Henryk de Turenne został upoważniony przez króla do uformowania armii i zmiażdżenia buntowników. Jego właśnie uwiodła niebezpieczna księżna. Ona także wpłynęła na poglądy polityczne księcia. Aby ukarać nieposłuszną księżnę, kardynał Mazarini skazuje ją na wygnanie do odległego Montreuil-Bellay, zamku należącego do jej męża. Jego rodzina wykańcza komnaty, których budowę rozpoczął baron Harcourt. Herb rodu Longueville został umieszczony nad herbem Harcourtów w salonie. W wystroju komnat wiele jest elementów antycznych, jak i chrześcijańskich. Wolny czas księżna spędzała ćwicząc swój niezwykle piękny głos w nowym pokoju muzycznym na zamku. Żyjąc w odosobnieniu przez ponad 2 lata, uskarża się na nudę, czasami więc wybiera się na konne przejażdżki, w górę i w dół głównej klatki schodowej w zamku. Przez cały czas czcigodna dama potajemnie knuje polityczne intrygi, którymi obiecała się już więcej nie zajmować. Pierwszy minister Francji wydaje się świadomy niebezpieczeństwa. Podobno rozmawiając z hiszpańskim ambasadorem powiedział: wasze kobiety zajmują się wyłącznie miłością. Tutaj, we Francji, kobieta potrafi doprowadzić do upadku całe królestwo. Księżna z niebezpieczną przeszłością okazała się najbardziej znaną mieszkanką zamku. Tak naprawdę jednak nad całą budowlą unosi się duch rodu Harcourtów, którym dawna twierdza zawdzięcza swoją świetność. 500 lat temu wydawało się, że ród ten na zawsze zniknął z kart historii Montreuil-Bellay. Niedawno jednak archeolodzy odkryli przejście prowadzące do podziemi pałacu, które okazały się grobowcem. Przez 500 lat szczątki Harcourtów spoczywały tutaj, w samym sercu Montreuil-Bellay. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa. Tekst polski Ola Sikora. Czytał Wojciech Gąsowski.